Hej siemanko, witam was bardzo serdecznie z tej strony Matruner.pl. Moi drodzy, zobaczcie gdzie ja jestem. Jestem w jakimś opętanym miejscu. W ogóle trafiłem jakoś tutaj przez to przejście. I słuchajcie, nie wiem co teraz mam robić. Moi drodzy, na samym wstępie zostawiajcie łapęcie w górę, bo ostatnie odcinki, co wy robicie? Mamy taką małą, jakąś mały pakt, słuchajcie, z tym całym on, który świadczy o tym, że jeśli będę wykonywał jego wszystkie zadania, on będzie rozwijał Wojanowice, więc jestem mega ciekaw, ponieważ w poprzednim odcinku wykonałem wszystkie jego zadania, które on sobie po prostu życzył. No i teraz sam do końca nie wiem, co się pozmieniało, chciałbym zobaczyć, co jest nowego na Wojanowicach. Słuchajcie, w ogóle tak się tutaj rozglądałem i patrzcie, co znalazłem, tutaj jest przycisk. I coś mi tak pachnie, że to jest dom Paliona. Słuchajcie, dom Paliona. Okej, patrzcie na to. Oła! Jest tu jakieś przejście. Dobra. Jest przejście. Spoko. Tutaj mamy jakąś skrzynkę, domek, możemy spać, słuchajcie. Więc ja tutaj nie chcę siedzieć. Boję się, powiem wam szczerze, nie mam zielonego pojęcia. No i słuchajcie, moje czerwone włosy. Prosiłbym was, żebyście zostawili łapkę w górę. Dobijmy pod tym odcinkiem 13 tysięcy łapek w górę. Wiem, że jest to do zrobienia, więc moi drodzy, komu się udało, ten jest Ziomunio Elegancjunio. Dobra, niech tak będzie i słuchajcie, komu się udało, niech napisze, że jest Ziomunio Elegancjunio i je zostawi łapkę w górę. I słuchajcie, napisaliście mi, że ten przycisk otwierał tutaj, a ja wcześniej tego nie zauważyłem. Słuchajcie, taki zestresowany byłem. I wiecie co, jestem taki mega pełen podziwu. Patrzcie, w ogóle tu możemy sobie coś zenchantować. Ja bym z chęcią zenchantował sobie czapeczkę. Niezniszczalność, dobra, niech będzie niezniszczalność. I mam mieczyk do zenchantowania, ostrość. Dobra, ostrość jest git. No i kill off też możemy zenchantować. Na jaki poziom? Niezniszczalność. Dobra, niech niezniszczalność też będzie. To odkładamy Palionkowi. Bo tu Palion jest, domek Paliona. Co, czy się tutaj coś zmieniło? Słuchajcie, nie mam pojęcia, możemy tu sprawdzić. O kurczę, nie będę patrzył mu tam i te masy. Ale w sumie mógłbym popatrzeć, bo bym chciał coś do jedzenia. Do jedzonka. Pieczone ziemniaki, jak ja dawno nie jadłem pieczonych ziemniaczków. Boże, jak dobrze. Czemu ja nie mam swojego domu? Wiecie co, to w tym samym momencie zaśpiewały. Ostro, a czy na dole coś jest? Wow, dobra, tutaj jest trochę creepy, ale nie wchodzimy. Wiecie co, wyłazimy na górę. Tu jest wyjście. I lecimy sprawdzić, czy coś się zmieniło na Wojanowicach. To jest mega pytanie właśnie tutaj. Zagadka na dzisiaj. Czy coś się pozmieniało? Będę oczywiście sprawdzał to wszystko. Jak widzicie, na razie żadnych tutaj... żadnych zmian nie widać. Nie wiem, nic nie widzę konkretnego. Czy wy coś widzicie? Nie. Tutaj się trochę pozmieniało. Zobaczcie, tu w tym miejscu się troszkę pozmieniało. No dobra, może więcej jakichś zmian... Też bym zobaczył, ale sprawdził po prostu, ale po prostu grając, bo na pewno on również mi zadania dzisiaj zadał, więc chciałbym to zerknąć sobie, co on tam wymyślił na dzisiaj. W sumie bardzo, bardzo ciekawe. Wiecie co, w takim razie ja bym sobie po prostu zerknął. Dobra, widzę, że są nowe zadanka, więc będziemy patrzyli. Tylko trzy? Dobra, zrób łódkę i zrób wyścig na torze z lodu. Dobra, mamy takie zadanko na dzisiaj, tylko ja potrzebuję troszkę drewienka, proszę, bo czemu ja wszystko od Wojana biorę? Mało go w sumie nie ma tutaj i nie ma kto się zaopiekować tym wszystkim, ale drewno potrzebujemy, wiecie co? Drewno. Tu jakiś kotlet samotny leży. Okej, mamy tutaj drewienko. Pożyczymy sobie troszeczkę i musimy wykonać te zadanie. Mamy zrobić... wiem, gdzie jest ten tor, ten wyścigowy i on jest na lodzie, słuchajcie, i musimy to zrobić... na górze. Dobra, to nie wiem, jak ja tu mam skoczyć. Tutaj jakoś, dobra, tutaj są schodki. Więc przejdziemy się od razu. Czekaj. Coś mi tu... Co? Czekaj. Czy widzicie tutaj? Tu powinien być mur. Tu był mur i on zniszczył ten mur? Dlaczego? Przecież tutaj plac zabaw jest. O, jeszcze Wojan jest poszukiwany. Tutaj zostawiałem te informacje i tam również. Więc mega, mega, ale powiem wam, że tutaj jeszcze mur się zmienia. Oh my god. Słuchajcie, czy wy to widzicie? Mur się zmienia, dobra, ale on chciał zrobić ten wyścig. Więc słuchajcie, spróbujemy zrobić, czy mi się uda? Czy mi się uda? O kurczę, ale jestem słaby. Ja nie mogę, dobra, lecimy tutaj.
I czy teraz zakręt? Dobra, zróbmy takie ze trzy kółka. Myślę, że to by było gites. Jezu, on jest ciężki ten tor. Będę musiał się kiedyś pościgać z kimś z Wojanowic. Jeszcze się chyba tutaj nigdy nie ścigałem. Powiem wam szczerze, tylko widziałem, że jest ten tor. Ale nic konkretnego, dobra. Okej, okay. Dobra, to jakoś trzeba tak. Okej, okay. Okej, okay. I patrzcie, tu. Dobra, cyk. Dobra, jeszcze jedno kółeczko i może mi się już uda. Nauczę się szybko jeździć na tym torze przy okazji. Dobra, dawaj, dawaj, jeszcze ostatnie okrążenie. Okej, okay, nie, 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 nie chcę tego sza, nie chcę, nie chcę. Dobra, ja zwiewam stąd, słuchajcie, ja zwiewam stąd jak najszybciej się tylko da, bo sza nade mną lata, ile ich jest. Dobra, ziomeczki, to co, chcecie zawalczyć z matrunerkiem? Proszę bardzo, możemy zawalczyć. Dawaj, gościu, pyk, pyk. Okej, okay. Dobra, dawaj jeszcze jeden, dawaj, dawaj, ziomeczku. Ty, one tutaj, dobra, ten będzie lądował. Tam na górze są ziomki, dobra, przydałoby się tam ich zaskoczyć. Ha, sza, sza, sza. Cały czas tylko sza i sza. Ale co, do mnie nie chcecie podlecieć? Dobra, to ja przejdę się do was, wiecie? Ja przejdę się do was, zrobię z wami porządek. Okej, okay. Dobra, tylko zjem sobie coś przy okazji, bo może być ze mną krucho, jak dostanę taką lepkę na twarzyczkę. Okej, okay, przeskoczymy do was, cyk i cyk i cyk. No i co teraz, ziomek? I co teraz? Chcecie? Chcecie walczyć? Proszę bardzo. Ja jestem gotów, żeby z wami zawalczyć. Gdzie wy jesteście? Tam sobie latacie. Chodź tu, parówko. Wow, wow, wow. Dobra, jeszcze raz myślałem, że dostanie, ale nie. O, ty kurczę. Wow, 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 wow. Chcą mnie zrzucić, widzicie to? Sza. Zaraz dostaniesz w czambo, łombo, kombo! Nie! Ja cię nie mogę, jaki atak na mnie przeprowadziły te sza. No co? I co? Lecisz? Ziomek! Okej. Okay. Myślę, że jeszcze kilka hiciorów i po was. Dobra, ten... Ten... Okej, okay, dostał. Jeszcze ten? Dobra, proszę bardzo. Okej. Okay. Jeszcze jeden hicior. Okej, okay, dostał. Najcik. Dostałem tą błonę fantoma. Kurczę, dostałem mocno teraz w tym momencie, aż zleciałem z wrażenia, nie? Dobra, jeszcze tego jednego gościa trzeba rozwalić i będzie spokój na najbliższy dzień cały. Chodź, chodź, ja cię pokonam, ziomek. Nie masz szans ze mną. Rozumiesz to? Chodź, dawaj. Dobra, nie wiem, wiecie co? Zostawiam go. O nie! Półtorej serduszka. Niedobrze, dobra, zadanie pierwsze wykonane. Sza sobie niech lata, a może ja się po prostu prześpię w domku Wojanito. Dobra, więc całkiem ciekawie. I teraz tak, pierwsze zadanko mamy wykonane, więc całkiem fajnie wyszło. Zrób łódkę i mamy przepłynąć tor. Wejdź na najwyższy punkt Wojanowic i skocz. O kurcze. Dobra. Słuchajcie, musimy zdobyć ten szczyt. Ja już raz zdobyłem, ale mam taki plan. Wiecie co, może pójdziemy na samą górę, bo to jest najwyższy punkt Wojanowic. I tam, o kurcze. I tam będziemy musieli pocisnąć tą akcję z... po prostu stawiając tabliczkę i po prostu wejdziemy sobie elegancko tam, nie? Dobra. Pyk, pyk, na samą górencję. Cyk, cyk. Okej. Okay. Czach, czak. I teraz tak. Na samej górze będą na nas czekały mega atrakcje, ponieważ będziemy musieli wskakiwać tam jak najszybciej się tylko da. Nie wiem, czy mi się to uda, ale wierzę w siebie, więc uda mi się. Wskakujemy tutaj i tutaj i tu. Cyk, cyk. Dobra, będzie tak. Oczywiście żółte. Żółty poziom. Żółty poziom nie jest aż taki ciężki. Czerwony też nie. Pomarańczowy też nie był ciężki. Różowy też nie jest. Więc całe przejście jest po prostu banalne. No i chyba każdemu powinno się udać tutaj wskoczyć, więc zobaczymy, co się tam dzieje na górze. Dobra, weźmy, zaznaczmy sobie informację tutaj jakąś. W ogóle właśnie, jeśli chodzi mi o tą informację, co ja chciałem tam zaznaczyć, to właśnie tą dębową deską weźmiemy sobie, zrobimy, zdobyłem szczyt nad Wojanowicami. Najwyższy szczyt nad Wojanowicami, zdobyłem matruner. O, napiszemy coś takiego. To będzie w sumie dobre i od razu zrobimy ten skok. Tutaj już bym nie chciał skoczyć, tylko słuchajcie, czy uda mi się... Już raz skoczyłem. Czy drugi raz mi się uda? Oto jest pytanie. Nie! 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 Dobra, wskakuję jeszcze raz. Wiecie co?
Jak, ja już przy samym końcu i spadłem, wiecie co, to jest naprawdę szczyt. W tym miejscu, tu jest jakoś tak podejrzanie ciężko. Tutaj właśnie wtedy też spadłem, więc trzeba mega uważać, bo może być już tutaj dalej coraz to gorzej i ciężej. Dobra, jest niebieski, już jak jest czarny, no to znaczy, że jesteśmy na najwyższym punkcie Wojanowic. Dobra, stawiamy tutaj tabliczkę, czy ja dam radę tutaj postawić? Chyba nie, więc postawimy ją w tym miejscu. Dawaj tą pochodnię. Najwyższy punkt Wojanowic. Zdobyłem matruner. Okej. Dobra, mamy tutaj taką tabliczkę, więc chyba już jest szczyt zdobyty przeze mnie. Nie wiem, czy to jest najwyższy punkt Wojanowic. Chyba tak, no bo jeśli tutaj nie da rady postawić żadnego bloczka, no to coś o tym świadczy. Dobra, słuchajcie, więc to jest ta chwila, gdzie możemy skoczyć. Zobaczcie, tam w ogóle nie ma... Ty, a jakby do tego basenu spróbować skoczyć? Ty, to by było też kozackie. Albo tam, to już w ogóle... Dobra. Wiecie co, jednak ten basen, uwaga. Czy jesteście gotowi? Łapka zostawiona, bo moi drodzy, może być krucho z nami. Uwaga, 3, 2, 1. Wow, 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 lecę. Jest, git, udało mi się. Z góry myślałem, że kompletnie nie dolecę, tylko po prostu dobry wiatr miałem i tyle, i udało się. Więc moi drodzy, kolejne zadanko zakończone. Napisaliśmy na samym szczycie informację o tym, że udało nam się zdobyć to. Więc co? Wejdź na najwyższy punkt Wojanowic i skocz. Mamy zrobione. Pięknie. Pozostaw wszędzie info o tym, że Palion jest prezydentem? Czy Palion jest prezydentem Wojanowic? Co? Oh my god, czy ja mam taką informację zostawić? Oh shit, ej, słuchajcie, pierwszy raz jestem w szoku. Jestem w szoku, on mnie teraz zagiął, wiecie co? I ja mam zrobić... Ja mam zrobić informację, że Palion jest prezydentem Wojanowic. I co, tabliczki zostawiać? Dobra, zróbmy sobie 15 tabliczek i... Palion został prezydentem Wojanowic. Mega. Słuchajcie. No nieciekawa akcja. To mi się trochę... Nie wiem, czy podoba, ale z jakiej racji on w ogóle jest prezydentem? Jeśli nie było żadnych wyborów ani nic, czy to on mu kazał być prezydentem? No dobra, ej, bo tu jest tablica Paliona. Prezydenta Paliona. Czyli co, mam napisać tę tabliczkę? Ja nie mogę. Co ja mam napisać? Palion prezydent. Palion prezydent. Dobra. Czy ja mam takie tabliczki wszędzie pozostawiać? O nie. Cholipka. Słuchajcie. Cholipka. Trochę mi się to nie podoba, wiecie co? Troszkę mi się to nie podoba. Palion prezydent. I ja mam wszędzie tutaj zostawić takie informacje. No dobra, wiecie co, najwyżej się później to zniszczy, ale... przecież Wojan jest naszym tutaj główną osobą, która mieszka w Wojanowicy. Jako pierwszy założył Wojanowicę i powinien on tutaj być. No ale chyba z racji tego, że go tutaj nie ma z nami. Palion sobie po prostu przejął Wojanowicę. A ja muszę rozstawiać takie informacje wszędzie? Jezu, ten on to naprawdę przesadza, już kompletnie przesadza. Palion prezydentem? Dobra, zostawię takie tabliczki. Tylko czy to jest mądre? Czy to jest mądre? Dobra, nieważne, wiecie co? Spróbujemy to pozostawiać w takich miejscach, gdzie po prostu on na pewno zobaczy i po prostu wykonam te zadanie. Tylko słuchajcie, mnie zastanawia, co tam jest z przodu jeszcze, wiecie co? Mur jest, słuchajcie, tutaj jakiś nowy mur w ogóle stworzony przez niego. Tutaj został zniszczony. Nie wiem, czy to jest dobra opcja. W sumie bym zobaczył, jak to wygląda. Wow, 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 dobra. I co tutaj? Miałeś naprawić mur!
No i naprawiłem. Nie był dziurawy, panie on. I proszę zobaczyć. Pan się wziął. Ty, ale on wygląda kozacko, ten mur teraz w tym momencie. Ty, jak on wygląda tak spoko. Ej, ale co on tu, patrz. Miałeś naprawić mur, jest skrzynka. Okorowany dębowy pień. Okorowany brzozowy pień. Czy on chce, żebym naprawił wejście? Nie, 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 nie. Ale w sumie dobrze, bo mam żelazo, ej. W sumie możemy to zrobić teraz, słuchajcie. To by było spoko akcja. Jeśli bym to rozwalił wszystko, to by było kozacko, bo patrzcie, bo to jest wszystko takie czerwone. A jeśli byśmy zrobili nowy mur, słuchajcie, jeśli on pozwala nam rozwalać takie rzeczy czerwone, czarne, no to mega, mega jestem pełen podziwu dla niego, że on po prostu się godzi na coś takiego i chce po prostu rozwijać Wojanowice. Faktycznie jego zadaniem jest rozwinąć Wojanowice do potęgi Enty, to dokładnie, nie? Więc co, ja po prostu zabieram się rozwalanie. Myślę, że w następnym odcinku udałoby mi się naprawić jakoś te Wojanowice, słuchajcie, znaczy te wejście. Jeśli wyglądałoby to całkiem, całkiem okej, dacie mi znać w komentarzach. Więc moi drodzy, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Jeśli chcecie zobaczyć, jakie będą oczywiście kolejne tutaj budowle, które powstaną przez on i chcę rozwijać nasze Wojanowice, to nic przeciwko temu nie mam. No i chyba musicie się zgodzić ze mną, że naprawdę robi całkiem okej robotę. Nie wiem dlaczego, ale ostatnio go trochę nawet i polubiłem. Znaczy, broń Boże, słuchajcie, czy ja polubiłem? Polubiłem jego działania, że nie chce niszczyć, tylko naprawia. I to nie naprawia w sposób taki, że wszystko jest czarne i czerwone, tylko po prostu naprawia w sposób taki przyjazny dla oka, no i całkiem ładne te budowle. Więc moi drodzy, ja tutaj zaraz to wszystko rozwalę i wiecie co, dzięki za uwagę, ja jestem matrunerit.pl. Jeśli chcecie zobaczyć, jak będzie wyglądało wejście nowe do Wojanowic, dajcie znać w komentarzach, co mógłby on jeszcze tutaj zmienić, może macie jakieś sugestie dla tego całego on... O, słyszeliście? On już się denerwuje, on zaraz, nie wiem, czy on wbija na serwer, czy co. Więc moi drodzy, ja kończę tutaj ten odcineczek, zobaczcie. Wejście, Wojanowice bez wejścia, dobra, będzie trzeba to zrobić. Więc moi drodzy, dzięki za uwagę. Ja jestem matruner.pl, widzimy się w kolejnych filmach, do zobaczenia. Niech Eldorado będzie z wami, wbijajcie na mój drugi kanał. No i oczywiście do sklepu matrunertitris.com, gdzie macie genialne, genialne rzeczy. Możecie sobie zamówić, kupić, co tylko chcecie. Do zobaczenia, niech Eldorado będzie z wami. A mu Wojanowice bez muru wyglądają w taki sposób. Jak? Dobra, dzięki za uwagę, do zobaczenia, pa, pa!